Elo, elo, siemandero, ja jestem DJ Mamona, a witam was w kolejnym odcinku z Wiedźmina. Chciałam dzisiaj zrobić odcinek, ale ze względów na to, że miałam problemy ze Steamem, to nie nagrałam, ale teraz już właśnie nagrywam. Więc odcinek no, dzisiaj będzie. Jak chłopcy mówili, że jest w jednej wsi dziewka, co ją za trochę żarcia można poobracać. To nie jakiś także macie co się cieszyć. No i gdzie jesteś, Płotka? Tu jesteś. Rusz się! A jakie grzechy bogowie stworzyli? A może by na te potwory zapolować? No to jedziemy. Po następną misję. Dali się kurwa oklepać jak... Wstawaj do walki! Cichaj tam, nie chcę z tobą walczyć. Musiałam zabić. Oho. Tak nam minie szybciej podróż. Niech trochę odpocznie. Oj! Dalej,
Niech żyje Radowid! Dobra, jedziemy po córkę. Naprzód. Ale jesteś paskudny. Biegłam do plaży. Chyba trzeba będzie dopłynąć. To sobie pozwiedzamy trochę. Jesteśmy prawie. Charakterni, co? Kurwa! Cichaj tam. Wybaczcie. Proszę, Wiedźmin. Co dla szanownego pana? Mam wszystko. Od abakusów pożytnią. Papier poproszę i buteleczkę tuszu. Papieru to akurat brak. Wojsko zarekwirowało na cele wojenne. Papier. Niech żyje Radowid. Dobra. Szukam Tamary, córki barona z Welen. Twój brat powiedział, że ją tu znajdę. Wojciech cię przysłał, panie? A jak inaczej dowiedziałbym się, że tu jest? Poczekajcie, panie, zaraz ją przyprowadzę. Podobno mnie szukasz. Kim jesteś? Mój ojciec cię przysłał? Miałem sprawdzić, czy żyjesz i masz się dobrze.
Jestem Geralt z Rivii. Czuję się świetnie, Geralcie z Rivii, jak nigdy dotąd w moim parszywym życiu. A skoro już to sprawdziłeś, to żegnaj. Zaczekaj. Nie mamy o czym rozmawiać. Masz prawo być zła na ojca, ale on martwi się o ciebie. Mam prawo? O, dziękuję bardzo. Jak dobrze zyskać aprobatę najemnika. A mój ojciec martwi się wyłącznie o to, czy ma się czym uchlać. Masz rację. Twój ojciec to kawał drania. Wspaniale, że się zgadzamy. Tylko w takim razie, dlaczego mu pomagasz? Bo ma informacje o kimś bardzo mi bliskim. Obiecał, że wyjawi je, jeśli znajdę ciebie i matkę. Rozumiem. Taki mały szantaż. W sumie to całkiem w jego stylu. No, w każdym razie znalazłeś mnie. Możesz mu przekazać, że żyję i że nigdy nie wrócę. Nie chcę być wścibski, ale wiem, że twoja matka poroniła. Przez niego. Popchnął ją. Upadła. Wtedy się zaczęło. Byłyśmy same, znikąd pomocy, wszędzie krew. Najgorsza noc mojego życia. Współczuję. Na pewno obie ciężko to zniosłyście. Mama była w szoku. Majaczyła, że dobrze się stało, że nie chciała tego dziecka. Musiała mieć wysoką gorączkę, cały czas straciła krew. Nie chciała dziecka? Nie. Mówiła, że prędzej rozpruje sobie brzuch, niż urodzi dziecko z jego nasienia. Wojciech twierdzi, że twoja matka miała na rękach dziwne znaki i że jakaś bestia porwała ją w las, to prawda? Jechaliśmy w stronę rzeki. Nagle mama krzyknęła. Skuliła się, o mało nie spadła z konia. Podjechałam bliżej. Zobaczyłam, że coś się dzieje z jej rękami, jakby płonęły. I wtedy z lasu wyskoczyło to stworzenie. Nie wiem, co to było, ale ryknęło tak, że krew poszła mi z nosa. Widziałam, jak przewraca drzewa. W życiu się tak nie bałam. To coś chwyciło mamę i zniknęło w lesie. Chciałam zawrócić i jechać za nimi, ale konie poniosły. Teraz nie wiem nawet, czy ona żyje. Co zamierzasz? Odnajdę mamę. Wiesz, że to może nie być takie proste. Bez obaw. Nie jestem na tyle szalona, by myśleć, że dam radę sama. Ale mam nowych przyjaciół. Nowych, potężnych przyjaciół. Oni mi pomogą. Co to za nowi przyjaciele, jeśli to oczywiście nie tajemnica? Nie, to żadna tajemnica. Za pośrednictwem Kościoła Wiecznego Ognia udało mi się dotrzeć do łowców czarownic. To prawi i odważni ludzie. Na pewno mi pomogą. To stąd te lichtarze w twoim pokoju. Czyli postanowiłaś zawierzyć Wiecznemu Ogniowi. Kiedy żar płomieni Wiecznego Ognia raz rozpali serce, do końca życia prowadzi człowieka ścieżką prawdy i dodaje mu sił. Życzę ci, żebyś dostąpił kiedyś tego zaszczytu. Dzięki. Gdy byłem mały, uczono mnie, żeby nie bawić się ogniem, bo łatwo można się sparzyć. A co z twoim ojcem? On mnie nie obchodzi. Nie wrócę do niego. To zamknięty rozdział mojego życia. Proszę, proszę, Wiedźmin. Nie sądziłem, że baron posunie się do tego, żeby wynająć zabójcę potworów. Choć podobno jesteście świetnymi tropicielami. Cieszę się, że wiesz, kim jestem, ale sam dalej się nie przedstawiłeś. Graden, łowca czarownic w służbie jego królewskiej mości Radowida z Redanii. Musiałeś o nas słyszeć. Obiło mi się o uszy. Jeśli krwawy baron przysłał cię po córkę, lepiej od razu pogódź się z tym, że tym razem nie wypełnisz zlecenia. Dzięki za troskę, ale nie musisz się martwić o moje zlecenia. A co do Tamary, sama zdecyduje, co zrobi. To szlachetne z twojej strony zrezygnować z zapłaty dla dobra człowieka. Łowcy i Kościół Wiecznego Ognia są ci wdzięczni. A swoją drogą to ciekawe, że baron wynajął właśnie Wiedźmina do szukania córki. Dokąd jedziecie? Tamara musi odpocząć. Wiele ostatnio przeszła. Kiedy ciepło Wiecznego Ognia odbuduje jej siły, zajmiemy się poszukiwaniami jej matki. Zanim wyruszycie, twój ojciec prosił, żeby ci to przekazać. Klara? Ojciec kazał mi ją przywieźć? Śmieszne. Myślał, że tym mnie przekupi. Powiedz mu, że zniszczonego dzieciństwa nie da się odbudować jednym gestem. Żegnaj, Wiedźminie. Mimo wszystko dzięki, że dałeś mi wybór i nie zmuszałeś, żebym wróciła do tego tyrana.
A ja mam nadzieję, że zrozumiałaś, w co się pakujesz. Bywaj, powodzenia. No to niestety nie wrócimy ze szczęśliwą informacją. Co zrobisz? Honor i ojczyzna! Daj to koronę. Charakterni, co? Tacy jak ty to tylko choroby przenoszą. Tybetyzm i tendencji. Wiecznym ogniu układam nadzieję. No to wracamy do krwawego barona. Niestety z niezbyt dobrymi wieściami. Co zrobić? Kurwa rzecz! Niech żyje Radomir! Hey! Sorry, że tak nic nie mówię, ale skupiam się bardziej na drodze i... no cóż zrobić, no kurde. No musimy jechać do tego tyrana, jak to nazwiła Tamara, nazwała swojego ojca. No i faktycznie, jak traktował Małgosię, no to faktycznie jest tyran. No, no!
być okraść trufu zakopa! Biegnie gdzieś do mnie. To jest tak porośnięte. Ła! Przepraszam. Rusz się. Znowu muszę podpłynąć. I się wydostać gdzieś na ląd. Żeby mogła przejść. Evelyn Tukan Herzer. Dobry koń. No to jedziemy dalej. Spokojną ścieżką. Gdzie on zabrał pana? Jak byłem w Nowigradzie, a jakie grzechy bogowie skarali mnie taką kompanią. No to jedziemy do krwawego barona. Żeby mu powiedzieć o Tamarze. Słyszałeś o tych konopałach? Co ich nie odgadasz? Jeszcze trochę, wytrzymaj chłodka. Trochę zwolnimy. Dali się kurwa oklepać jak nowigradzkie dziwki. Dziwisz się? Wiedźmak z nimi tańcował. Naprzód. A ten wiedźmak to skąd się wziął? Skąd ja mam wiedzieć? Chcesz sam go zapytać. Mama mówiła, że jak będzie niegrzeczny... Złą robotę podłapał mój luby, ha? Ano, nie kiepsko. Daninę dla nich zbiera? Zbiera! Łódka, nie tak szybko.
No słucham. Z czym przychodzisz? Przekazałem Tamarze prezent od ciebie. Zareagowała jakoś? Chyba nie tak, jakbyś sobie tego życzył. Wyrzuciła lalkę. Wyrzuciła? Bogowie, miałem nadzieję, że jednak... A co za mną? Ciągle nie mam nic konkretnego, ale jestem na dobrej drodze. No, to nie stój jak kołek. Szukaj jej! Bywaj. Chamstwo, wszędzie kurwa chamstwo. Huźwo! Może wyprowadzimy Pokrakę? Pokraka chyba śpi. Więc zaraz pójdziesz go obudzić, prawda? Ten tego. Ołtarzek. A więc wieczny ogień dotarł też do Welen. Ołtarzek. A więc wieczny ogień dotarł też do Welen. Ta-d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 a-